Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Cuboid Outpost. Jak możecie zobaczyć, praktycznie w tym samym miejscu, w którym byliśmy w poprzednim odcinku, w tym samym miejscu, w którym zakończyłem poprzedni odcinek, rozpoczynam nowy odcinek. Nawet nie zdążyłem jeszcze hełmu założyć, dokładnie, ponieważ nagrywam po sobie, bo to już jest jakiś chyba piąty film, który nagrywam. Mniej więcej pod rząd, można by tak powiedzieć. I muszę wam powiedzieć, że jestem ekstremalnie zmęczony, no nie tylko nagrywaniem, ale jest już po prostu giga późna godzina w nocy. I to po prostu przepraszam, jeżeli na przykład w poprzednim odcinku z Cuboid Outposta, albo w tym odcinku z Cuboid Outposta, bo nagrywam je właśnie pod rząd tylko ostatnie. Może tak trochę przynudzam, albo jestem taki... No jeżeli jakby... Pokazuje to, że jestem zmęczony w jakiś sposób. Dobra, no ale w każdym razie musimy skończyć te następny rozdział questów, czyli oczywiście Ter-Malcontents. No to tak, oczywiście to co opcjonalne również sobie zostawimy, również sobie odpuścimy. Tutaj serwo jest opcjonalne. Co to jest takiego? Vacuumulator? Co to jest takiego? Podniesie jakiekolwiek leżące przedmioty na ziemi i włoży do swojego ekwipunku. Okej, czyli to jest po prostu Ender Hopper z Mob Grinding Utils. Ender Hopper? On się tak nazywał? Vacuum Hopper, przepraszam. Vacuum Hopper z Mob Grinding Utils praktycznie działa tak samo, tylko że Vacuum Hopper również zbierał expa. On był użyteczny po prostu do robienia mob grinderów. No co fajnie, że teraz mi mówisz to, Giereszko, kiedy ja już zrobiłem mob grindera na nowym systemie, który musiałem sam opracować z niesamowicie nie współpracującym ze mną mechanizmem. No ale no już trudno, to zrobiliśmy już ewentualnie. No dobra, no to zabierzmy się w sumie za jakieś questy, które tam są potrzebne. Arboreal Extractor to... aha, może wyciągać jakieś tam żywice. Żywice? Myślę, że w sensie to jest to samo słowo. Albo lateks, ok. Dobra, no więc questy nas tutaj prowadzące to jest, żebyśmy mieli po prostu sztabkę złota, cyny i miedzi, no to co już dawno temu zrobiliśmy. Inwarowe koło zębate, nie przypominam sobie, żebym robił takie, ale chyba tutaj jest induction smelter chyba wymagał inwarowego koła zębatego dokładnie, bo to też jest jakby induction smelter, trzeba było zrobić, no i jeszcze enderium inode. Ogólnie mamy magma crucible na przykład, który jest opcjonalny, ale nie wiem czy Giereczka sobie, nie wiem czy Giereczka pamięta to, ale magma crucible jest maszyną, którą dostajemy na start. W tym domku jest magma crucible, więc nie pamiętam czy Giereczka to pamięta, ale chyba zapomniała o tym kompletnie Giereczka, czyli twórca może tego modpacka. Więc tego questa mamy zrobionego. Signalum gear, constantan gear, lumium gear, jeju, to troszeczkę będzie wkurzające. No w każdym razie mamy akurat po 4 sztabki tego, constantanu mamy niestety tylko 2 sztabki, więc będę musiał sobie załatwić jeszcze jedną sztabkę, czyli to był tak, nikiel, tak? Czekajcie, nikiel mamy... tu, nikiel i miedź, tak? Miedź i nikiel chyba. No mi się zawsze konstantan myli z miedzioniklem. W sumie jaka jest różnica między miedzioniklem, taki stop, miedzionikiel. Zgadnijcie, z jakich metali składa się miedzionikiel. No dokładnie, zgadliście, z cyny i z cynku. Nie, no, żartuję oczywiście. W sumie nie mam pojęcia jaka jest różnica między konstantanem a miedzioniklem, ale prawdopodobnie jest po prostu różnica w stężeniu, tak samo jak mają na przykład ze stalą i z żeliwem na przykład. Żeliwo chyba ma... Stal ma chyba w sobie maksymalnie 2% węgla, a żeliwo ma chyba w sobie około 4% węgla, coś takiego, taka jest ze sobą różnica. Dobra, no w każdym razie... dobra, potrzebujemy tak, signalum, zróbmy to tak, gear, o, i mamy signalum od razu, pyk, myk, mamy, signalum, gear, konstantan, gdzie jest, koper, konstantan, myk, konstantan, gear, super, pokczam, lumium, gear, super, mamy też tego questa zrobionego, 3 questy na raz zrobiłem, pokczam. Dobra, mamy tutaj też do zrobienia ten Hardened Integral Components, ok? To weźmy sobie te Integral Components, czy nie będziemy mieli inwaru, nie mamy, no szkoda, nie mamy niestety inwaru wystarczająco. Dobra, to będę musiał sobie inwar zrobić w takim razie. Inwar, też nie pamiętam jak się robiło inwar, halo, Induction Smelter, nikiel i żelazo. Ok, dobra, no to akurat będziemy mieli 4 inwaru, bo się robi 3.
a mamy 1, a 3 plus 1 to 4, tak jak mógł się zgadnąć. Właśnie będziemy mogli sobie to zrobić jeszcze, wireless transmitter i crafting monitor, ale mam wrażenie, że to w przyszłym odcinku, chociaż zobaczymy, jak długi będzie ten odcinek po skończeniu robienia wszystkiego tutaj z tego thermal, thermal series po prostu, questów. Rodzajów questów. Dobra, Signalum jeszcze jedno będziemy potrzebować i niech zgadnę, Lumium jeszcze jedno będziemy potrzebować. No, dokładnie. Dobra, a ile Enderium będziemy potrzebowali? 4 też. Czy do czegoś jeszcze będziemy Enderium potrzebowali? Nie, tylko do tego. Okej. Okay. Fitogro będziemy... A nie musimy tego robić, okej, okay. Nie musimy robić Phytogenic Insulatora. Będziemy musieli jeszcze zrobić Blast Chiller, a tutaj mamy jeszcze coś. Copper Gear, okej. Okay. Copper Gear, weźmy sobie, tu jest super, dobra, no, Copper Gear, teraz tak, Signalum się robiło, coś tam z Glowstone'em na pewno było, to chyba było do Lumium, Glowstone, srebro i 3 chyba cyny, nie pamiętam już, chyba taki był przepis na, albo nie? Chyba taki był przepis na Lumium. Signalum chyba miało 4 redstone'a, srebro i też cyny? Kurde, już nie pamiętam, widzowie, szczerze mówiąc, ciężko jest mi powiedzieć w tym momencie. Któryś na pewno wykorzystywał cynę, więc spróbujmy. Bo to będzie chyba Lumium w takim razie. No, Induction Smelterowi akurat przydałoby się ulepszenie, więc może na niego nałożymy ten... Rezonant? Czy Resonating tego Components może nałożymy na tutaj Induction Smelter, bo jemu rzeczywiście ulepszenie by się przydało. Tutaj mamy te Augmentation. Oczywiście i tak klikamy na maszynę, potem wszystkie myszy, więc to ma znaczenie. No dawaj, 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 szybko. No jeszcze jakieś 4, 3, 2, 1. No prawie, prawie mi się udało. I co i tak jest... Nie, wiedziałem, że Signalum coś innego wykorzystuje. Może miedź? Nie pamiętam szczerze mówiąc. Spróbujmy z miedzią w takim razie. Tak, to była miedź, dobra. To będziemy mieli Lumium na kolejny Lumium Gear. Resonant, weźmy sobie o to. Będziemy mieli 2 Lumium Geary. Czy to będzie wszystko już? To nie gadaj, że ja zrobiłem 2 Enderium. Ja, to się robi 2 Enderium, tylko o kurde, ale peszek. O kurde, dobra, weźmy 3 LEDów w takim razie. I 2 jeszcze Ender Perły. Kurczę, to tylko 2 Enderium wyszło z tego. Myślę, że też mi 4 Enderium wyjdzie. No, ale pamiętam, w sumie Enderium było dosyć drogie, to w sumie pamiętam to akurat. Dobra, weźmy sobie tu Signa. O, serio, to skończyło mi się na gety żelazne. No nieźle. Mamy Signalum Gear. Chyba powinniśmy mieć wszystko. Ja, Elektrum teraz mam za mało. No nie, no przecież się. Zabiję się zaraz. Chodźmy do Induction Smeltera. Dobra, mamy też Diamond Dust. Niech się szybko zrobi to Elektrum. Niech od razu robi się też to Enderium, żebyśmy mogli potem sobie zrobić Resonant Integral Components. I w międzyczasie zrobimy sobie to, co nam jeszcze tam pozostało. Dobra, weźmy. Myk, tak, myk, dobra, mamy to i do tego brakuje nam chyba tylko Enderium. No szkła mi nie brak... A, musimy jakieś wzmocnione mieć szkło. Hardened, jak to robimy? Fire Charge, nawet, okej, okay, możemy to jakoś tak zrobić, czekajcie. Możemy to zrobić nawet w craftingu. Z kwarcu, z piasku, obsydianu i Fire Charge, a to jak robimy? Kwarc, obsydian, piasek, aha, bez Fire Charge'a po prostu. Okej, okay, no to spoko w sumie. Dobra, co tam jeszcze było? To Machine Frame, okej, okay. Redstone Flux Coil, okej. Okay. Wstępnie weźmy sobie Blast Chiller, możemy sobie od razu wziąć, bo to będzie potrzebowało i tak Machine Frame'a. Dobra, Tingir, Machine Frame, tak chyba, dobrze robię. Mamy questy za Machine Frame'a, teraz jeszcze to. No i powinniśmy mieć raczej wszystko. Invar Gear, dobra, będziemy potrzebować 8 Invaru. Packed Ice. Skąd nie mam mieć lód? Ej, widzę, w sumie skąd nie mam mieć lód? No, ciężko powiedzieć, skąd ja miałbym lód mieć. 18 lodu bym potrzebował. Kurczę, ciekawe. Możemy... O, dobra, możemy ze śniegu robić lód. Dobra, to 36 śniegu będę potrzebował. No dobra, to nie jest raczej żaden problem w takim razie. Mówię sobie stack śniegu. Czy że to... pójdzie nam bezproblemowo. No i troszkę będę musiał na to poczekać w takim razie. Ale będziemy mogli sobie teraz zrobić Enderium i zrobić sobie Resonant Integral Components. I będziemy mogli to nałożyć na
Induction Smelter. Super, na całe szczęście nie musimy robić czegoś takiego, że musimy najpierw nadać Hardened, potem to Lumium, czy tam potem Signalum, potem Lumium i potem Enderium ulepszenie, tylko możemy od razu dać Enderiumowe ulepszenie, bo tak chyba trzeba było robić w 1.22 z tego co pamiętam i to było dosyć słabe. No i teraz powinien Induction Smelter działać naprawdę szybko, dobra. To w międzyczasie jak to się robi, ten loot, to nie zajmujmy się tym póki co, tylko zrobimy sobie ten... wireless transmitter, to transmitter wirelessowy na pewno sobie zrobimy. Quartz Enriched Iron będziemy potrzebować troszeczkę więcej. I co jeszcze tam? Machine casing, dobra. To jest ta... jej, zużyłem chyba całe Quartz Enriched Iron do tego, żeby to zrobić. To jest to, co nakładamy na nasz kabelek. A to jest to, czym będziemy przyjmowali. No, po prostu odbierali... Po prostu odbierali i tyle. Dobra, potrzebuję crafting monitor, potrzebuję sobie zrobić. To będzie troszeczkę skomplikowane. No właśnie, to jest troszeczkę skomplikowane. Potrzebuję dwa paterny. To zróbmy sobie dwa paterny. Jeszcze dwa improved procesory, tak? Jeszcze jeden machine casing. No dobra, to zróbmy sobie tego w sumie troszkę. O, myślę, że... No, póki co mi wystarczy. Machine casing teraz, dobra. I jeszcze improved procesory, czyli potrzebujemy dwa raw improved procesory. O, akurat mam idealnie na to materiały. Świetnie, jak fajnie. No to mamy improved procesor i możemy sobie zrobić crafting monitor. Ale świetnie, ale zarąbiście, ale fajnie. Dobra, i mamy wireless crafting monitor i od razu się nam naładował. Tu mamy w sumie cały nasz system, więc musimy założyć ten wireless transmitter tutaj. Kurczę, pasowałoby mi, gdyby to tego tutaj nie było, to by tak fajnie wyglądało, a niestety tak to fajnie nie wygląda. No ale dobra, i tak nie będziemy tam patrzeć za często. Choć kurde, strasznie mnie to denerwuje, bardzo mocno, no ale dobra, no już trudno. I mamy teraz nasz wireless crafting monitor, to chyba muszę połączyć z tym, tak? Czy z tym? Prawie wszystkie myszy? Nie. Ale nie, no to nie jest połączone, może z tym muszę to połączyć? Może z tym? Może z tym? Halo? Wireless crafting... O, tyle połączyłem. O. Te... Ale... Nadal... Dobra. Dobra, wszystko się wyjaśniło, bo się sprawdziłem w internecie i ja jestem debilem po prostu. Wireless crafting monitor to jest rzecz, która pozwala nam sprawdzić, czy... co jest w tym momencie craftowane w naszym systemie. Bo Refine Storage ma tam też jakiś system automatycznego craftowania. I to nie jest crafting grid. Wireless crafting grid tu na pewno gdzieś jest. Wireless grid. O, jest wireless grid. To miałem zrobić. To miałem zrobić, dokładnie. Ojej, a może jest jakiś crafting grid jeszcze? Nie, to chyba nie ma po prostu craftingu tutaj najwidoczniej. No ale zlamiłem kompletnie. Dobra, to kompletny fail z mojej strony w takim razie. Ale mamy przynajmniej już ten loot i będziemy mogli zrobić Blast Chillera i w sumie chyba zakończymy... zakończę chyba w sumie ten odcinek, chociaż nie jestem pewien, ciężko mi powiedzieć. Może jeszcze zrobimy sobie jeszcze raz ten Refined Storage crafting... Właśnie nie crafting monitor, tylko wireless grid, o. Invaru potrzebuję jeszcze 8. To będziemy mogli przetestować sobie. Nikiel i żelazo, dobra. To będę tak potrzebował. To zrobi się chyba 9. I przetestujemy sobie, jak szybki jest teraz, uwaga. No jest dosyć szybki. No jest na pewno bardzo szybki. Może czterokrotne jakieś ulepszenie. To jest, zresztą to jest napisane przecież. Tak, czterokrotne ulepszenie, dokładnie. Więc fajnie. Chociaż po prostu zastanawiam się, po co ten Blast Chill nam będzie. Naprawdę się zastanawiam, po co on nam będzie w ogóle potrzebny. Ale po coś będzie nam potrzebny. Zdecydowanie będziesz potrzebował jednego z tych do nadchodzącej maszyny. Coś do zrobienia z kriogeniką i międzywymiarowymi podróżami, ale o tym później. Okej, czyli to będzie nam potrzebne do
Udaję się do endu, ok, nie ma żadnego problemu. Więc czekajcie, nie, następny tu jest off. Industrial foreboding. O, czyli będziemy musieli plastik zrobić z industrial foregoing oczywiście. Nie przepadam za tym systemem, bo jest po prostu długi, żmudny i skomplikowany. Ale no dobra, to jest do ogarnięcia zdecydowanie. Ale to myślę, że rzeczywiście na następny odcinek. Póki co możemy sobie jeszcze raz spróbować zrobić ten wireless grid, chyba tak? Chyba to mam zrobić, tak mi się wydaje. Dobra, to zróbmy sobie tego. Trochę sobie tego zróbmy. Ender Perła to będę miał. To nawet mam, ok, ciekawe. Będzie tutaj zwykły grid. Nie, nie chce mi się czekać. Grid. Grid. O, super. I potrzebuję wszystkie te cztery rodzaje procesorów. Aj, najgorzej. Tego mi tylko brakuje? Tak, tylko procesorów mi brakuje, więc to będę chyba mógł sobie nawet zrobić. Tak jest, super. Czy to będę mógł sobie w stanie zrobić? To co potrzebuję to zrobić, tak? Okej, super. I do tego też potrzebuję to. Czy będę w stanie? O, będę w stanie? Jest, jestem w stanie. Jestem w stanie zrobić to wszystko, więc super. Dobra, to mamy już to gotowe. Teraz tak. Construction car potrzebuje glowstone'a. I Destruction Core potrzebuje Nether kwarcu i robiłem sobie od razu grid. Nawet szybciej nam chyba poszło, takie wrażenie. I teraz wireless grid robimy sobie. Czy to jest to, czego my chcieliśmy? Połączmy z kontrolerem i uwaga, tak, to jest to. Mamy w pewnym momencie rzeczy do ekwipunku, która właśnie mamy kuriosa po prostu do ekwipunku. Mogę go włożyć na dowolny slot. Póki co chyba włożę go na rękawice, bo mam wrażenie, że rękawice są bardzo rzadko używanym slotem. I teraz o ile jestem w odległości 16 bloków, no właśnie byłem trochę za daleko. Teraz co? Aha, bo no jeju, ja mam cały czas przypisany ten wireless crafting monitor, poczekajcie. Refined, nie, to sobie tam wywal gdzieś na ten przycisk, a portable grid chcemy... A, raczej wireless grid chyba, tak? Czy, nie wiem, to weźmy... Mogę to zresetować, o, może tak najlepiej. I teraz, tak, jestem w stanie otworzyć za pomocą myszki. Gdziekolwiek będę, jestem w stanie za pomocą myszki sobie po prostu odpalić naszego grida. No, gdziekolwiek będę, w pobliżu domku przynajmniej, no bo jak odlecę trochę dalej... O, to mi pokazuje, że nie ma transmitera w zasięgu. Super, dzięki, giereczko. No dobra. Dobra, ja się póki co z wami żegnam. To byłoby wszystko w tym odcinku. Zrobiliśmy w sumie w poprzednim odcinku, zrobiliśmy cały jeden ten rozdział w większości. No tutaj zrobiliśmy drugi, no nie cały w sumie. Jakie to są opcjonalne maszyny? Wirówka, prasa, lol, na pewno nie. Ale chemical imbuer, lol, też nie. Pyrolyzer, do czego to służy? Pierwszy raz widzę tę maszynę. O, możemy... O, ciekawe, możemy zamieniać węgiel i bitumen na ten koks węglowy i na smułę. Okej, okay, ciekawe, do czego to służy. Mamy jakiś ciężki olej, ten olej kriozołtowy, z kreozotu, tak? Czy coś takiego. Więc ciekawe, i tutaj mamy jeszcze, że z drewna możemy robić charcoal w taki sposób. Okej, czyli to, no, pirolizator służy do pirolizy. No cóż, rzeczywiście. Ale co możemy z tego robić w takim razie? O, możemy z tego robić... Możemy z tego robić ten coal coke z immersive engineering. Wow. Okej, okay, to jest dużo na pewno łatwiejszy sposób, chyba że ten pyrolizer też zajmuje kilka minut, żeby to się jedno stało. A jest to tu w ogóle napisane, ile to zajmuje minut? Nie jest to napisane właśnie. A jeżeli to zużywa 2000 RF-ów, no to wątpię, żeby to zajmowało szczególnie dużo czasu po prostu. Więc to może być przydatne na przyszłość. Sawmill, fluid encapsulator, redstone furnace, no to może jakkolwiek przydatne. Pulverizer, a to mam nawet. Halo, pulverizer jest, mam go. No super. I Sequential Fabricator. A to do czego służy? Aha, to jest po prostu autocrafter. Okej, okay, lol. I to jeszcze Phytogenic Insulator. O nie, nie zaliczyło mi tych questów. O nie, najgorzej. Dobra, wezmę sobie z trybu kreatywnego po prostu, bo kurczę. Integral. Po prostu mi nie zaliczyło questów, ja to odkładam. Po prostu chcę, żeby mi questy zaliczyło, bo jakby ja to zrobiłem. No i tyle jakby.
I tutaj też patrzyliśmy sobie. No więc w sumie zrobiliśmy wszystko to, co ważne, że to jest Fraction Acting Still, ale to raczej nie będzie nam za bardzo potrzebne. No więc, no cóż, ja się póki co z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie do końca, jeżeli ktoś został, chociaż dzisiejszy odcinek nie był akurat jakoś niesamowicie długi. No i cóż, ja się póki co z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć! Widzimy się jutro o 18 na przeglądzie modów. Przed chwilą powiedziałem na Hypixelu i musiałem to wyciąć, bo brzydko, głupio by brzmiało. No, teraz mogę się z wami pożegnać. Trzymajcie się, no i cześć!